Widam, tutaj nie umiem grać Prisonalkis i okazało się, iż tutaj ta cała strefa nie dostawała jedzenia. Jednak nie przynosili im tutaj, bo w harmonogramie nie było czegoś takiego jak posiłek. Tutaj teraz dałem to tak trochę, jakby obok, ale to i tak nie jest tak jak ma być. Eh, także zrobimy troszeczkę jeszcze znowu inaczej, kurczę. I tutaj zamiast tych izolatek będzie po prostu taka mikrostołówka. Żarcie będą tutaj przynosili kucharze, mam nadzieję, tam z dołu, z tej kuchni. Tak, żeby się nie mieszali ci więźniowie. Jak oni tak muszą być wypuszczani, bo nie umiem tego zrobić. Prawdopodobnie ktoś w komentarzach napisał całkiem proste rozwiązanie, którego nie ogarniam, ale nagrywam ten odcinek znowu po tamtym, więc ja na razie jeszcze nie czytam danych komentarzy, bo jeszcze ich nie ma. To jest niezły paradoks znowu, ale to bywa. Także, także no. Wy, wybaczcie znowu: takie moje tutaj małe nieogary tematyczne. T -t Trudno. Tutaj sobie to rozmontuję. Tutaj się zabuduje stołówkę. Tu będzie przejście. Ta bramka będzie gdzieś tutaj umieszczona. I, i, i ten. Także tak będzie. Tak będzie zarabiać. Te pomieszczenia stąd idą precz. Ta ściana stąd idzie precz. Łącz. Nie. W sumie. bez Ta ściana idzie precz na pewno. I ta ściana idzie precz. Jakoś tak. I te drzwi. Mi się to teraz znowu wszystko rozkeknie zaraz w sensie że strefy mi się popsują ale trudno tutaj będzie jeszcze przejście takie brak wystarczono bez przesady! ojej pożyczki nie mogę więcej wziąć ups kurde jaką ja mam pożyczkę zaś wielką a i teraz ze żadnej kasy nie będę dostawał mogę pomoc rządowa a co czekaj co władze nie są, są bardzo niezadowolone swoich osiągnięć ale nie chcą dopuścić do upadku tak dużej placówki w związku z tym Więzienie otrzyma wsparcie ze środków publicznych. Musisz jednak zadbać o jego finanse, przywrócić bezpośrednie przepływy pieniężne, dzienne dochody i spłacić długi w banku. Wymagania. Mog Czyli mam to już wszystko załatwione, tak jakby. Momencik, ja się tego boję. Ja sobie zap... Kiep! Ja sobie zapiszę więzienie. Na tych burdach trudno. Tak, chcę nadpisać bieżącym więzieniem. Ja sobie to wezmę. Nie wiem, czy to jest jakiś bardzo zły pomysł. Zaliczka 50 tysięcy, dobra, dawaj. Pożyczki trochę spłacę od razu. Je jeszcze. Po tysiąc? Okej. Okay. Tak, żeby mi zostało z 20 tysięcy. Eee... Wcześniej po 25 jakoś się spłacało. Dobra, 30 tysięcy niech zostanie na razie. Dobra. I tutaj trzeba tak. Obiekty. Stół to taka mówię, taka mikro stołówka będzie, bo tutaj mamy ile, no, trzy te trzy rzędy takie czy coś Zrobimy tak ławka, ławka, ławka. Mikro jest, tylko jeszcze gdzieś stół do podawania by trzeba było wcisnąć i on by w sumie mógł być. Jakoś w sumie to nie wiem Nie ma miejsca A! Kurde Stół do podawania, dobra, będzie tutaj coś. Moment, jeszcze mi nie przywoście! I halo, pauza. Bo tutaj jeszcze, kurde, nie wiem, czy w godzinę mi to zrobią. Bo tu się pewnie znowu rozjechało. Wszystko e, ta ściana będzie trochę bliżej. Wejście do tego pomieszczenia magicznego będzie tutaj w rogu. Trudno, to sobie zamurujemy. Tu będzie ten stół do podawania, więc tutaj będzie ściana. I tu będzie wejście. I tutaj będą drzwi w takim razie. Tak, chyba że duże drzwi zrobić, tak, duże. Te nie, zrobimy małe drzwi. Jeszcze niech mają tutaj przy okazji wykrywacz metali. O, na wejściu tutaj, gdzie jest wykrywacz metali? Tu jest wykrywacz metali. Metalu, no, ale metali brzmi, brzmi śmieszniej. To pomieszczenie tu może się okazać później w ogóle niepotrzebne, całkiem, ale no niech tam. Dobra, proszę mi to zrobić. Tak, yy, rozmieszczenie tu, właśnie to się skopciło. Przyjedzie mi dziewięciu o zwykłym rygorze, żeby chyba tutaj ich po prostu zam zamontować, ale nie o to chodzi. No teraz tego nie. Ma o, wszystko się popsuło. Nie przywoźcie mi jeszcze. Wstrzymane. Wszystko mi się tu rozpierdzieli zaraz. Paralizatory jakieś kupili. Dobrze, bo część, część strażników zdała te kursy, ale oni są tacy, że. Dobra, tutaj maksymalny rygor. Tutaj zaostrzony rygor, tylko dobrze. Teraz już jest jak jest. Oj, prąd się skończył. Ups, gdzie jest prąd? Gdzie jest prądownik? Tutaj jest prądownik. No cóż, kiedyś to musiało nastąpić. To jeszcze. O, proszę bardzo, niech będzie na przyszłość. Nie stać mnie na takie rzeczy, ale niech tam... Niech stracę. To chyba była ta elektrownia, która padła, nie? Z tego miejsca. Proszę mi tam szybciutko zanieść prąd zrobić, bo ciemno mam. Żarcia nie będzie, kurde, najlepszy moment akurat jak jest posiłek. Świetnie, dziękuję. Gro. <grytanie> Moja fina. Ale będzie jak nagry zwalał. Świetnie. No już włącz. Włącz! WŁĄCZ! To włącz. Dobra, jestem głupi. Okej, okay. yy, tak, izolatki tutaj są tak jak były, tutaj też są tak jak były. Tu jest coś, jakiś kawałek ściany czy czegoś, tu czasem nie ma, nie wiem, fundamentu czy coś. Nie, no jest, nie wiem co tu się stało, czemu takie cienie jakieś są dziwne, dobra, nieważne. Pyk. I teraz tak, stołówka. Moment, oj. Co tu się stało? Czemu mnie tu przenieśli? Coś, coś żebym kliknął. Nie tak jak trzeba. Teraz tak, tu jest cały czas error, zaraz do stołówki to ich podłączymy spokojnie, tylko jeszcze tak, podsumowanie. Czy na pewno rozmieszczenie jest dobre? Jest dobre na pewno. Teraz stołówka, tutaj pomieszczenia i stołówka. Tutaj. Plus tutaj, to jest stołóweczka tutaj i rozmieszczenie tak dystrybucja żywności. Po pierwsze, ci mają do tej stołówki, ci mają do tej stołówki. I Ta jedna izolatka tej. Czemu ona jest osobno? Dlaczego? Nie wiem czemu jest osobno, nie mam pojęcia, ale dobra. Yy, Roz dystrybucja żywności, ale z tej kuchni tu i tu jedziemy sobie. O. A i to pomieszczenie tymczasowe tutaj co jest? No to nie, to oni mogą sobie też do tej stołówki iść. Tutaj też ci tak na sztywno to połączymy, żeby nie było przerywanymi liniami. I jest chyba okej. Okay. Dobra. To tak. Co ty tu chcesz? Co ty tu robisz? Czemu ty tu jesteś? Zablokowałeś się, czy co się dzieje? Czemu ty tu chcesz wejść? Potrzeby luksusowe. W ogóle to światło mi są zdemontujcie, bo po co ty tu chcesz wejść? Co? Gdzie ty idziesz? Kosz na pranie? Nie. Idzie, dalej, idzie. Idzie, idzie, idzie. Tutaj do celi? Dlaczego? Nie, halo. Znowu się zdupiło. Po co, bo stołówkę zrobiłem? Super. Dobra, o, teraz będzie, teraz będzie, musi być. Nie idźcie mi tu, wynocha mi stąd. Sio, wek. Chyba transport więźniów do... O, to, do maksymalnej ilości więźniów, dobrze. Jeden wyrok śmierci znowu przyjedzie. Tymczasem pan Walter White, widzę, że jest y, y, zdatny do, do utylizacji. No i generalnie pisaliście mi, że go zostawić. O, i właśnie w tym momencie... Właśnie w tym momencie... Pan Walter White jeszcze sobie chwilę posiedzi, bo teraz mamy drugiego do utylizacji gościa, czyli pana Benjamina. Benjamin Mead, tam ci też widzę, coś mi nie wychodzi to tłumaczenie się. Więc też zostaną straceni niedługo. Bardzo fajnie. Tymczasem tak, przyspieszymy sobie tutaj tempo troszeczkę, zobaczymy co tam jak tam, czy ta Aha, moment, bo tu jeszcze jest ten harmonogram teraz. Ja im to troszeczkę poprzestawiłem, żeby oni nie byli może w tym samym momencie na posiłku, ale teraz to już nie ma żadnej różnicy. W sumie ci mogą być i wiecie, obraz, zresztą posiłek. radzie tutaj dwa posiłki dziennie, kurde, a tutaj praca do celi też, żeby się nie łazili. Tutaj też proszę praca do celi, o. No i mają tak jak tam, tylko że oprócz tego czasu, gdzie będą tutaj jeść, to będą tu, ale nie będą kontaktowali się z innymi więźniami, więc nie będą ich tam yy, no... Yy, no, przekabacali do swojego gangu. Okej, okay, co do pana Benjamina? Poczekamy znowu na wieczór, żeby nie robić w ciągu dnia zamknięcia więzienia, bo to jest dosyć średni pomysł. Także poczekamy się do nocy. Tutaj to działa, tylko że chyba się zepsuły patrole czy coś takiego. No ten patrol jest troszeczkę taki teraz dziwny. Tutaj niech sobie gościu chodzi tak i chodzi tak. Chcę, że tutaj sobie jednego przydzielimy do tej stołówki na stałe, albo na dwóch. Nie, no, niech będzie jeden, dobra. I patrol tutaj drugi sobie chodzi. To może sobie jeszcze tutaj dalej kawałek dojść. Nawet tutaj ten też jest taki trochę już nie tegest. Także niech tylko se tam dojdzie. Dobra, ten może jeszcze tak tutaj dołem, żeby po ławkach nie, nie chodziło. Bo nie, nie potrzeba dobrze. No i stołówka jest, żarcie nawet przywieźli pięknie. Także to akurat działa. No i teraz tylko chciałbym zobaczyć, aż oni tu w końcu przyjdą sobie zjeść, bo zaraz mi to z głodu pomierają. Chyba przez dni nic nie jedli. O. I idą na posiłek. Wezmą sobie coś do jedzenia czy nie. Głoduje właśnie. Już jeden typ głoduje, także już teraz. Teraz już jest OK. I żrą sobie pięknie. No, najedli się. No i spokój. Dobra. Okej. Okay. Paralizatory. W ogóle pie za pierwszym podejściem, to z tego ja co tutaj widziałem na tym programie. E kursie z obsługi paralizatora. Jak ukończyło ich tam tych stu coś? Tu już 200 co? A, że chyba dwa razy. No właśnie, to 33% jedynie, chyba tam 30 zdało. Czy iluś. Ten śmieszny kurs. Także Tylko teraz pytanie: Jeszcze jedno mam. Czy do tego więźnia rannego przyjdzie jakaś piguła z pigułowni? Ze sklepu z pigułami? Czy nie bardzo? Czy ma go gdzieś? Chyba mają go gdzieś. Chodź tutaj, chodź ty, panie, panie doktor, chodź tutaj. Tutaj. Proszę mi tam naprawić tego jednego pana, w miarę poskładać do kupy. Dobrze, która jest godzina? Jest ósma, także zara, zara będzie. Zara będziemy zamykać tutaj temat. Tam jeszcze wolny czas mają, a ci mają teraz praca do celi, czyli do celi jak oni nigdzie nie pracują. W sumie nie wiem, czy oni przez przypadek nie mogą sobie iść gdzieś tam do pracy. Chociaż chyba nie ma. Każda, każda praca ta jest już na chyba średni rygor tylko ustawiona. Możliwe, że oprócz tej tutaj. Nie, też jest na średni rygor. Dobrze, no to dobrze, 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 wspaniale. Sklepik tu jest też na średni rygor. Tu im chyba przychodzą pracować czy nie, bo właśnie nigdy się nie przyjrzałem tutaj jakoś tak bardziej, ale podejrzewam, że tak. Dobra, niech się skończy im ten czas wolny zaraz. Jeszcze pół godzinki w grze. Już i tak większość jest już w celi, już tam część z nich sobie kima. W ogóle to tak, plan jeszcze mam taki, żeby zarobić pieniążki. I zrobić sobie tutaj... Drugi taki blok. Tylko, że na razie właśnie spłacanie pieniążków może być dość problematyczne. Ja znowu mam na minusie. I teraz możemy to kurde udupić totalnie. Bo... Mogłem to w sumie zrobić. Oj, mogłem to zrobić. Hm. A to czemu jest zablokowane? Ukończono... W... A! O, a za to też są pieniądze! I to ja już mam za darmo! Kurde! Pieniądze na wyciągnięcie ręki, tylko muszę zrobić sobie to: Przydzielić dwóch przewodników psów i dwóch uzbrojonych strażników do patek. Chociaż na chwilę potem ich zwolnić. Musiałbym psiarnie gdzieś mikro zrobić, to obojętnie gdzie. Kurde, dobra. Tak, dobra. Mniejsza z tym. Spanie, to zrobimy sobie później. O ile w ogóle jakoś się wygrzebię z tego dołka, <laughs> nie mam pojęcia. Dobra, pan Benjamin, tu jest pan Walter White. Też już jest, nie wiem czy on jest tego świadomy, że już mogę go w każdym momencie posadzić bezkarnie na krzesło. 5% prawdopodobieństwo są łaskawienia, to jest dość mało. Czemu on ma 26 lat w ogóle? Jak 26 lat? Co, co wy? Pa, pan Benjamin, pan Benjamin, to jest pan Benjamin, 33 lata ma, fryzura jak 16. Dobra, zlecamy egzekucję, pyk. Trwa egzekucja, dobra. Zamykamy więzienie, testujemy urządzenie od razu I cyk, dobra, i teraz tak, czekamy sobie e, Aż się tutaj testo... urządzenia się przetestują elegancko I tak, zwołanie personelu egzekucyjnego, eskortowanie świadków do pomieszczenia Czemu ta kamerami tak skacze? Teraz na personel egzekucyjny mi idzie Dobrze, idzie tam znowu jakiś chyba... ten pop to jest... pop? no tak wygląda, jak taki kapelusz ma, chociaż krzyżyk jest. Nie, nie wiem, nie znam się na tym. Jedna, jedna, jedna z drugą religią, są siebie warte, kurcze. Wszystkie. Dzwonię, idą wszyscy naraz. Rodzinkę ma całkiem pokaźną, z tego co widzę. Dobrze, mam dużo krzesełek, przynajmniej raz będą wykorzystane tam w większości. Ile ich tam idzie? Z czterech? Pięć, pięć osób. Jeszcze dzieci jakieś, kłę halo, ej! Pokaż mi się, no. Będziemy dzieci oglądać, jak, jak, jak Cię tutaj będziemy podłączać. Olety. Żona, 34 lata, córka, 6, córka, 5, syn, 3, córka, 6, syn, 11, 11 córka, 11, matka, 6, 1, ojciec, 57. Wszyscy przyjdą oglądać. Bardzo fajnie, że dzieciom, syn, 3, 3 lata, córka, 6 lat, jedna z drugą, wszyscy będą oglądali, jak tatusia tracimy na krześle elektrycznym. Bardzo fajnie, podoba mi się ten motyw. A nie, co? Tu jest babcia. Tu jest, a nie, dobra. Okej, okay. czemu ta mała ma 25 lat? Nic nie dobra, to jest babcia, to by się zgodziło. To może być jego tam, takie małe to chude, jakieś wszystko. Szczególnie ta ich córka, która ma 25 lat, czy tam rodzina. Dobrze, myślałem, że dzieci tu przyprowadzili. Jednak nie, zapraszam na wygodne krzesełka. Elegancko se zasiedli. Teraz tak, ci tutaj już z nim se pogadali, mam nadzieję. Eskortujemy tutaj go teraz do pomieszczenia. zaraz zostanie podłączony pod yy, ładowarkę to trochę więcej niż na przykład takie popularne 5V teraz się telefony tym ładuje więc więc no sobie może jeszcze jakiś screena zrobię tylko nie chcę tu wejdą kawałek chociaż Tak, żeby było troszeczkę inaczej niż ostatnio, bo ostatnio też było takie tutaj, w sumie, a zresztą, cyk, dobra, i uwaga, i bez większego przedłużania, 3, 2, 1, pyk, na koniec jeszcze bączka puchy dobrze, teraz proszę, proszę stąd wyjść, zwolnienie pracowników i świadków, nie ma, nic się nie stało, nie ma co tam płakać za nim, ogólnie straszny gałgan był i tak dalej, Nieustraszony. No, krzesła też się nie bał, jak widać. Chętnie usiadł i tak dalej. Znaczy, nie miał dużego wyboru, ale hej. No dobra, zwolnimy go zaraz tutaj. Pyk, tu już pozamiatał. Tam co tam wyciekło z tego więźnia. Nie ma problemu. Egzekucja krzesłem elektrycznym więźnia. Benjamin Mid odbyła się zgodnie z planem o godzinie 2.34. W obecności świadków za wykonanie egzekucji placówka otrzyma standardowe wynagrodzenie w wymiarze 10 tysięcy dolarów. Właśnie o to kurde chodziło. To w sumie zapomniałem o tej kasie. Teraz trzeba na szybkości zrobić to. I dostać tamte darmowe pieniądze i spłacić część pożyczki. Ja muszę ją całą spłacić, żeby dostać z kolei kolejne 50 tysięcy tego tutaj. <noise> to może być. może być ciężkie. Dobra, gdzieś trzeba na szybko psiarnię zrobić. Mógłbym ją zrobić właściwie tutaj. Tu jest chyba magazyn jakiś, czy coś? Nie, nawet nie. Ale tu może być magazyn na części tych na przykład. Dobra, tutaj zrobimy tu są ceglane ściany. Czy psiarnia ma jakiś, y, jakiś rozmiar? 5 na 5. Oj. <noise> Dobra, to zrobimy takie to otwarte. A musi być otoczone, zamknięte. Kurde. Ach, nie mam miejsca takiego. Psiarnię już by można na stałe w sumie zrobić. Chyba, że tutaj za kuchnią przytrzymać to jest na pewno świetny pomysł. Zwariują tam od zapachów różnych. Chyba, że na przykład przy zbrojowni w sumie. O tutaj, o. Dobra, może być tutaj. 5 na 8 zrobimy, żeby to było podobne tutaj. Ta psiarnia. Tylko, że psiarnia jeszcze dobrze by było, żeby nie była na zewnątrz. To jest betonowe? To jest chyba betonowe. Zrobimy, żeby było takie same. Tutaj cyk. Proszę mi to szy szybciutko zrobić. Pomieszczenie niech będzie. Obiekt, tutaj drzwi dla personelu. Przez zbrojownię przechodzić nie będziemy, tutaj będą drzwi. Proszę mi to szybciutko tutaj zbudować. Co jeszcze zrobimy, światełko. Jedno, drugie. O no nie, zewnętrzne postawy. Po Halo, naczelnik dzwoni. Nie dzwońcie do mnie, ja mam, ja mam robota. Wdziekuj informacja na temat świadków koronnych, a część z nich przebywa w naszej placówce. O, nie, nie to! Nie to! Co są do zabójstwo, Musimy zapewnić im ochronę, zidentyfikuj zagrożonych więźniów i trzymaj ich przy życiu do rozprawy sądowej. Gdzie ja mam ich potem wsadzić? Nie mam bloku jeszcze z, z, z taki, takiej ochronki żadnej, kurde. Chyba żeby to jakoś przerobić. Że tych nie będę wypuszczał achudów na zewnątrz. Eee, dobra, to trzeba troszeczkę to przerobić. Hmm. To wystarczyłoby tak. Sześciu. Ilu ich tam było? Siedmiu, o matko. Siedmiu się, kurde. Nie, ja mam jeszcze gdzieś znaleźć teraz. Wywiad. Informatorzy. Kaznodzieja. Kurde, stojik, Stolik może od razu. Świadek korony, o jest tutaj jeden z tych gości. To mamy jednego, tu mamy drugiego. Eee... To świetnie, mam dwóch. Ja nie bardzo wiem, jak resztę ich znaleźć, bo oni mają te pytajniczki takie. Ja tu jeszcze trzeba jakiś kuźwa kapusi zatrudniać. Żeby oni jakieś informacje mi tam yy, dawali na temat tych. Nie, nie lubię tego. Terminem sprawy sądowej. Kuźwa. <ścoughs> na dwóch tu możemy zamknąć. Jeśli sześciu to zrobimy sześciu. Tutaj tymczasowo sobie tak. Weźmiemy sobie drzwi. Tutaj. To się zamkniemy. Tutaj. Niech mi te drzwi zrobią. Co ja tu właściwie jeszcze robiłem? Tutaj psiarnie, tak? Ja najpierw kasę, bo zaraz mi się kasa skończy, to już będzie kaplica wtedy. Klatka psa musi być. Eee, tutaj tak jeszcze zaplecze, Światło im tu zrobimy. Przewód elektryczny. Cyk. Eee, rura z gorącą wodą, jakieś ogrzewanie też by musiało być, żeby te psy tu nie zamarzły. Ucieczka jeszcze dzisiaj. No świetnie! Od, od razu ucieczki. Gdzie? Którędy? Tędy? O jeden uciek. Jeden uciekł, drugi nie, drugi nie zdążył. Trudno, przykro mi bardzo. Zaś jeden wyrok śmierci nam przyjedzie zaraz. Świetnie. Usuń tunele zaś za 20. Zaraz mi się kasa skończy, naprawdę. Ja tu jeszcze klatki psa muszę zrobić. Klatka psa. Tu jest klatka psa. Za stówę, przynajmniej nie są jakieś specjalnie drogie. Um, raz, dwa. Dwie tylko potrzebuję. Klatki, bo tylko dwóch takich muszę zrobić. I jakiś patrol. Jeden. Smark. W sumie mógłbym te patrole tak już teraz z tymi psami zostawić na stałe. Tylko nie mam pieniędzy zaraz, jak ja... utracę tylko kasę na tym, kurde. Ale zaraz przywiozą nam więźniów to jeszcze 11 kroczków dostanę za to, dobra, spokój. Spokój, jest, jest ogarnięty. Będziemy żyć. Chyba. Teraz tak, kto tutaj już jest? Ten pan Aleksander w ogóle jest ranny cały czas. Przys przy przyszedłem tu wcześniej z panem Pigłą, ale jakoś... Ech. Dobra, yy, bo, nie logisty, rozmieszczenie. No i teraz tak, ten najwyższy rygor tutaj zostaje, a tutaj będzie teraz co? Strefa? Nie, strefa chroniona. To też powinno to być osobne. Ja to muszę strefę ochronną też zrobić, później gdzieś osobną na takie właśnie kuźwe sytuacje. Mm. Dobra, strefa może być taka ochronna. Trudno, ty się teraz tam przeniosą. A na stołówkę ci będą musieli iść, kurde, nie wiem, gdzieś w ogóle gdzieś indziej. E, tam na dół może po prostu, chociaż cholera jasna, niech będą tutaj, niech będą tutaj jeść, z, z, aż się, się boję tego co tu będzie, kuchnia, e, nie, stołówka, tutaj ci, o, tutaj ci, o, jest, dobrze, świetnie, wspaniale, także tutaj teraz będą ci się przeprowadzili tu, a ci w ogóle co, są zbyt wysokiej jakości. Ech, tu też bym musiał zdemontować, nie wiem, okna. Dobra, zdemontuj, 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 zdemontuj takie ładne cele im robiłem, kurczę, no, zdemontuj, zdemontuj. Zdemontuj dobrze, będziemy demontować zaraz wszystko. To jeszcze trzeba resztę podkopów podkopować. Proszę bardzo. Ech, I teraz tak, teraz tak. Personel. Jeszcze jeden uzbrojony strażnik musiałby być. I my ich chyba tutaj ogarniemy. E, patrole. Uzbrojony patrole. Tutaj sobie jednego przy, przy, przyzbroimy. Dwóch musi być, tak? Dobra, to nie będzie tutaj obydwóch w takim razie w tym miejscu jednym. Ewentualnie jeden tutaj, a drugi tutaj, żeby pilnował sytuacji. Chociaż momencik. Tu możemy zrobić tak. Tu będzie ten uzbrojony, jeden pilnował. Tutaj też ten, żeby był na osobnym jakimś takim. Niech się tutaj łazi. A ten tutaj niech się tak zakręca, niech tutaj też włazi. O. I tutaj też jeszcze przydzielimy takiego jednego, i tutaj też jeszcze takiego jednego I tutaj... A, dobra Już wysoki rygor i te sprawy to niech będzie Niech będzie na bogato Dobra, to to mamy Jeszcze dwóch przewodników psów do patrolu To oni niech sobie łażą, powiedzmy... Może w tym rygorze nie, bo te psy potem dostają też swoje Ale tutaj, do tych do tych tutaj Tylko muszę chyba zatrudnić ich najpierw jeszcze, tak, przewodnik psa Jeden, drugi, proszę bardzo Niuch, niuch No i tutaj rozmieszczenie, patrole z psami, jeden i drugi. I uwaga! Jest. Dostałem 15 tysięcy. I teraz następna siwa zaraz dostaniemy. Jak sobie wezmę to cyk! Pięknie 40 kawałków. No, dobra. A to jest pojemność do 500, no to tego na razie nie zrobię. E, dobra. Teraz tak, zmniejszymy sobie znowu kredyt. Sa spłacę wszystko. Żeby po prostu odsetki. Na razie nie mogę nawet wziąć większego kredytu, bo... bo nie miałem jak spłacić. Spłacaj to! Klikać! Po 500! <laughs> nie! A to zaraz całe spłacę tak w ogóle. Hej! Prawie całe. Bardzo fajnie. Nie. Dochodę wyższy niż wydatki i spłać długi. No to jeszcze jestem o włos od dostania 50 tysięcy. Ale pan Neil Stocks zaraz idzie, kurde, na odstrzał. O, jak miło! Także zaraz kolejny będzie do podłączenia. Dalej, spłacaj, 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 spłacaj. spłacaj. Zaraz całą pożyczkę spłacaj. jak się będę bogaty. Oho, dobra, jednak, jednak żyjemy. Dobrze, wspaniale, wspaniale. Tu w ogóle mógłby być magazyn. Bo z tego co widziałem wcześniej. To trochę to y, zapuściłem. Ten temat, gdzie jest magazyn? Magazyn! Halo, magazyn! Halo, magazyn! Gdzie jest ma, tu jest, jestem ślepy, ja pierniczy. Tu jest magazyn, tu jest magazyn i tu jest magazyn. Proszę bardzo, niech będzie magazyn. Coś tu ciemno w ogóle jest. Tak mi się wydaje, że to jest po prostu ciemno jak... A nie, jest lampka. No, pan woźny nie, prze nie przekazuje im informacji w takim razie. Tutaj są dostawy. One by mogły być trochę większe właściwie. Dostawy, gdzie to jest, żeby mi się tu nie zakorkowało. Eee, kurde, tu są. Dostawy takie większe, troszeczkę odpady mogą być. Eksport może być taki. Okej, okay. dobrze, wspaniale. Tam jeszcze do magazynu w razie czego coś zaniosą, jakby była taka potrzeba. No i co? Teraz mamy w pół do 12, więc poczekamy sobie chwilę. Tam to na minusie trudno się mówi. Eee, te, te programy resocjalizacyjne socjalizacyjne też kurczę po tełku biorą. Aj, halo, bo jeszcze przecież. Och, ja tu robiłem. Moment, sześciu jest przy życiu, czyli już jeden widzę, chyba właśnie w tej chwili został. Gdzie on jest? Ten tutaj. Świadek koronny. Świetnie! Dobra, bo o tym kurde zapomniałem, a tu raz tak panikowałem, właśnie tak. Wywiad i teraz na szybkości, tak. Informatorzy. Tu jednego właśnie nam jeszcze niosą. E, następny świadek koronny tutaj jest. Ty idziesz do ochrony. Eee... By, 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 by. Świadek Koronny jeszcze jakiś jest gdzieś? Czy już mi wszystkich wybili? Jeszcze nie... Świadek Koronny... A jest! A to jest ten martwy. <noise> Halo, proszę go wskrzesić czy coś, nim się jeszcze przyda. Tu jest jakiś Świadek Koronny, o proszę bardzo. No ochrony. Ty też... O! O dwóch tu pracuje, bardzo ładnie. Ochrona. I... Jeszcze... Któryś? Tu jest jeszcze Świadek Koronny, o proszę bardzo, świetnie. Drags. Co on tak wyskoczył z tego? Z... O, nice. Ochrona. Cyk. Jeszcze jakiś, gdzieś, ktoś, coś. Czy ten wysoki rygor też. O, jest, rzeczywiście. Świadek koronny. Ej, to mamy ich większość w sumie. Ochrona. Jeszcze jakiś świadek koronny, gdzieś, ktoś, halo. Przyznajcie się, będziecie. Przynajmniej was nie zabiją. W sumie zawsze chyba spokojnie. Dobra, na razie chyba mamy wszystkich. Nie mam informatorów. No, właśnie to jest. To jest ten problem, że ja tego jeszcze w życiu nie robiłem. Tych informatorów nie zatrudniałem. Na razie chyba mam wszystkich. Świadków koronnych. Potencjalny informator. Właśnie można by ich zwerbować. Ehm. Um. Jak, jak, to zrobić? Jak to zrobić? Nie zakończ karę. Nie, nie, nie wiem. Ktoś mi tam kiedyś pisał na jakimś live'ie czy coś, ale już nie pamiętam. Dobra, jeszcze jedną rzecz zrobimy. Tutaj... Zrobimy też ochronę. Żeby oni też... Siedzieli... Żeby nie mieli czasu wolnego. Że doceli po prostu, o. W ten sposób. Także tu nam powinni ich przynieść. Ilu tam? Trzech widzie idzie. Czterech. No to większość... Większość mamy ich. Większość ich mamy, no. Dobra, teraz następnie tak. Pan, pan, piguła tutaj przyszła. Tam jeszcze pan ranny jest już od chyba trzech lat. Proszę to otworzyć, proszę to otworzyć. Proszę ich naprawić. Ja tu zaraz przypilnuję, żeby pani jeszcze poszła sobie tutaj do tego pana tam. A pani do tego pana tutaj. Dobra, ci są widzę do przeszukania i tak dalej, świetnie. E, jak tych kurde zwerbować? Jak to jest? Jeszcze raz wywiad, informatorzy. Potencjalny informator. Chyba to jakoś było, że jeszcze trzeba ich było ręcznie jakoś zamknąć, czy coś na chwilę. I potem co. A nie, tu jest rekrutor informatora. Witaj tutaj też to informatora. O. Halo. Dobra, ja mamy dwóch informatorów, proszę bardzo. Pewnie ich zatłuką. Ale to trudno. Tych mogą. E, może jeszcze gdzieś w międzyczasie sam z siebie się jakiś pojawi. Pokrycie 0%. Podejrzenie. Okej. Okay. O jest, halo, świadek kor a To jest ten martwy. A, to jest. Dobra. Pff, to jednego mi się nie udało znaleźć. Znaczy, już dwóch w sumie. No, i pewnie tego pozostałego chyba jednego też już nie znajdę. Więc, no, trudno się mówi. Ale mamy tutaj, no, czterech, pięciu. Pięciu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Wow, okej, okay. a gdzie, gdzie, ty, gdzie pan z tym idziesz? W obiekcie łóżko medyczne? To nie jest najlepszy pomysł na świecie. A, bo jakiś taki napruty jest. No, odwyk. No dobra, tylko że na tym odwyku tutaj. Tym ambulatorium tam ja chyba też musiał przydzielić jakiegoś strażnika jednego. Persy, rozmieszczenie. Pyk. No bo jak. A w ogóle tutaj. Może tutaj już zejdziemy trochę z tego. Sześciu tutaj, sześciu tutaj. Sześciu tutaj. Może tutaj ośmiu, dobra. Na wszelkich badań nam ich trochę zostanie jednak. No okej. Okay. Teraz tak, mamy. Czy ja chyba zapomniałem o tej o tej. Była już noc, czy nie było jeszcze nocy? Nie wiem, dobra. Trzeba jeszcze dzisiaj znowu będzie dłuższy odcinek, chociaż nie, nie będzie. W następnym odcinku stracimy tego Nila. Walter White na razie nie chce siedzi, ale pana Nila tam stracimy w następnym odcinku, także teraz to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Na razie.